Środa to taki mały czwartek. No wiadomo, czwartek to już prawie piątek. Zwłaszcza, że ten czwartek jest wolny, czyli po tym czwartku piątku jest piątek, no to można powiedzieć, że nareszcie zaczynamy długi weekend. Pokażę Wam, co się będzie działo. W środę o godzinie 18 szkoła muzyczna zaprasza do siebie na emanujący kosmiczną energią koncert pod tytułem Na fali pokoleń. Dzięki imprezie Lato w formie będziecie mogli posłuchać trochę dobrej muzy, czy też pościgać się na rowerze, bo w sobotę Miasto Gramy to jest ten projekt, w ramach którego muzyka zawita w różnych nieoczywistych miejscach. No i właśnie tym razem koncert odbędzie się na targowisku miejskim w sobotę o godzinie 10. 10 rano, nie 10 wieczorem. Wystąpi tam zespół Noko, który łączy muzykę jazzową z dyskotekową. Również w ramach Miasto Gramy w sobotę o godzinie 19 w parku Planty przy Grocie odbędzie się koncert zespołu Nene Heroine. Zespół ten gra połączenie jazzu, rocka i elektro. Wstęp oczywiście jest bezpłatny. W niedzielę o 10 startują rowerowe zawody Bażantarnia XC. Będą atrakcyjne trasy i liczne kategorie wiekowe. Także jeżeli masz ochotę się pościgać, to jeszcze możesz się zapisać, bo do piątku są zapisy, a udział jest bezpłatny. W sobotę o godzinie 9 możecie popracować nad swoją kondycją, bo w Parku Modrzewie odbędzie się Park Run, czyli bieg na 5 km. W niedzielę o 14 w Malborku odbędzie się bieg i marsz dobroczynny dla Kacpra. Kacper zbiera środki na delfinoterapię, która poprawi jakość jego życia. Także jeżeli chcesz pomóc, jest ku temu okazja. No to co? Środa środello, czwartek czwardello, piątek piątello, a zaraz i tak będzie niedziello wieczór i wiecie, jaki humor będzie, nie? Mimo wszystko, mam nadzieję, że wybraliście coś dla siebie. Widzimy się na Starym Mieście, w ogóle gdzieś na mieście. Do zobaczenia i miłego, długiego weekendu. Cześć!